Witam Was serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj sobie porozmawiamy na temat transformatorów. Jak widzicie na tym moim zdjęciu, jest to transformator przy moim zakładzie pracy. Jak możecie sobie spojrzeć, jest on zamknięty na dosyć archaiczne zamknięcie. Jest to fragment kłódki, która kiedyś pełniła rolę zamknięcia, a do otwarcia transformatora, którego wystarczy wyjąć ten metalowy bolec, który jest tam w tej skrzynce rozdzielczej, gdzie nawet zobaczcie na zdjęciu, nie ma żadnych jej parametrów, dlatego że rdza wszystko żarła. Jakaś była tu kiedyś tabliczka znamionowa, ale czas zrobił swoje. Jak zresztą widzicie w tym rogu, już ktoś się do tej rozdzielnicy dobierał. A także zobaczcie stan pokryw zabezpieczających samą rozdzielnicę, że jest to agonalne. I więc pokazuję Wam to tylko po to, te zdjęcie początkowe, żeby Wam pokazać, że po prostu transformatory w Polsce są w stanie agonalnym i tragicznym. Ogólnie jest taki przepis prawny, który wymaga, że transformator ma być okresowo sprawdzany, a okresowo, czyli co 5-10 lat, a ten transformator to chyba już dawno nawet nie był sprawdzany, dlatego że zobaczcie, no przepraszam bardzo, co to do jasnej jest. No. A tutaj to zaraz, a poza tym zobaczcie, stan tego uziemienia to pozostawia wiele do życzenia. Coś nie mówić o stanie tych rurek, gdzie tu przy samej ziemi ona jest pęknięta. A tutaj jeszcze lepiej, bo wystaje przewód. Ja któregoś dnia chciałem podejść i sprawdzić próbnikiem, czy jest w nim napięcie, ale momentalnie ktoś zadzwonił na policję, że ja próbuję grzebać w transformatorze, gdzie ja stałem obok niego, nic nie robiąc. No i zostałem z tego tytułu spisany. No. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Zasada działania transformatora. Zmienny strumień pola magnetycznego przewodzony przez rdzeń transformatora przepływa przez pozostałe cewki zwane wtórnymi. Zmiana strumienia pola magnetycznego w celach wtórnych wywołuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Powstaje w nich zmienna siła elektromagnetyczna napięcie. Czyli dajmy na to, jeżeli mamy z jednej strony 17 tysięcy V i te 17 tysięcy V jest prostowane na 230, które jest rozdzielane na 3 fazy. No. Kolejny slajd. Transformator. Transformator składa się z dwóch zasadniczych elementów stałego rdzenia i uzwojeń cewek wykonanych z miedzi lub aluminium. Rdzeń jest obwodem magnetycznym transformatora i służy do przewodzenia strumienia magnetycznego. Składa się on z kolumn, na które nawija się uzwojenie oraz jaźm, które łączą kolumny. No więc widzicie, jak to jarzem. O, no i to można się, słuchajcie, pozwolić. Nie, to macie uzwojenie wtórne, uzwojenie pierwotne. Na tej zasadzie mniej więcej to działa. Kolejny. Zastosowanie transformatorów. Jak wspomnieliśmy krótko we wstępie, transformatory stosowane są do zmiany parametrów energii elektrycznej. Najistotniejszym zastosowaniem jest zmiana wartości napięcia, czyli jak powiedziałem wcześniej, z 17 tysięcy V na 230. W zależności od zastosowania i potrzeby. Jest zmiana wartości napięcia przypływającego prądu. Transformatory skonstruowane w tym celu są
umieszczane we wszystkich, umieszczane na wszystkich etapach sieci przesyłowej. No to jest prawda, są transformatory niskiego napięcia, z średniego napięcia oraz wysokiego napięcia. Bo o ultra wysokim napięciu to jeszcze nie słyszałem. Transformatory energetyczne występują w różnych odmianach. Wymienić można między innymi transformator sieciowy, mocy blokowy, suchy, chłodzony powietrzem i olejowy, chłodzony olejem. No to widzicie. Na przykład na mojej ulicy Podgórnej występuje transformator chłodzony olejem. Czyli po prostu w środku transformatora, pomiędzy, jak to się mówi, cewkami i samym transformatorem pływa olej, który jest jednocześnie izolatorem, a zarazem chłodziwem do niego. No i tutaj ostatni ten transformator energetyczny. Transformator energetyczny, transformator elektryczny używany w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Proszę bardzo, proste i na temat. Powiem wam tak, od razu zanim ktoś coś powie, ja sobie to po prostu rzut ekranu porobiłem, żeby sobie przypominać czasem te rzeczy, bo to jest bardzo ważne i lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć takich rzeczy. Ale wam tylko chciałem pokazać, że po prostu czasem transformator po prostu może wydawać się dziwny. W tym wypadku wam powiem, że samo to, że ten kabel już wystaje, to jest zagrożeniem życia i śmierci. Powiem tak, że niektórzy ludzie na tej ulicy przy moim zakładzie pracy już zgłaszali ten transformator, ale niestety dystrybutor energii ma wyjebane na to. I tyle. Może jak, powiem szczerze, stanie się krzywda jakaś, to dopiero zareagują. Bo powiem szczerze, popatrzcie szczerze, po stanie ogólnie mocowań na szafy z elementami transformatora, rozdzielnice tak zwane i szafy sterownicze, to po prostu powiem wam szczerze, stan tych elementów to, powiem tak, według mnie to ten transformator kwalifikuje się do kapitalnego remontu i tyle. Tutaj nawet nie ma o czym mówić, że jakieś oszczędności, wymiana jakichś elementów, kapitalny remont i tyle. Chciałem wam tylko przypomnieć, na jakiej zasadzie działa transformator, bo ogólnie prowadzący kanał RS Elektronika zrobił to fajnie, ale ja czuję niedosyt wiedzy na ten temat, więc postanowiłem sam przeprowadzić taki temat. Ok, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk.